Kolejny miński mural został odsłonięty dziś w Suwałkach. Tym razem malowidło przedstawia Reksia. Chodzi oczywiście o bohatera popularnych kreskówek dla dzieci, reżyserii i scenariusza urodzonego w Suwałkach Lechosława Marszałka. Każdego roku podczas Dni Suwałk prezentujemy nowy mural, mówił podczas odsłonięcia Czesław Frankiewicz, prezydent Suwałk. Tradycją jest w naszym mieście, że każdego roku otwieramy, czy też może pokazujemy taki obraz przestrzeni miejskiej, który nawiązuje do naszej historii, do osób, które tutaj tworzyły historię Suwałk. I tak się składa, że pies Reksio, czyli ten kultowy taki piesek, autorstwa Lechosława Marszałka, który urodził się na ulicy Kościuszki, dzisiaj znajduje swój taki wizerunek, obraz przestrzeni miejskiej właśnie na tym bloku stojącym przy ulicy Emilii Plater. I widzimy to dzieło takie bardzo kolorystyczne, takie pogodne, w pogodnych Suwałkach, które ma w pewnym sensie umilać nam życie. Ewo, czyni swoją powinność, odsłaniaj ten mural. Reksio jest czwartym muralem przygotowanym z okazji Dni Suwałk. W poprzednich latach ściany suwalskich budynków ozdobiły murale upamiętniające Teofila Noniewicza, znanego na Suwalszczyźnie lekarza i społecznika, oraz Alfreda Wierusza Kowalskiego, urodzonego w Suwałkach wybitnego malarza. Trzeci mural to malowidło przedstawiające baśniowy świat przy ulicy Noniewicza w centrum Suwałk. W sobotę wieczorem ciąg dalszy obchodów Dni Suwałk. Na dużej scenie przy ratuszu wystąpi Sylwia Grzeszczak oraz zespół Enej. Po koncercie zobaczyć będzie można pokaz sztucznych ogni. W Parku Konstytucji 3 Maja trwa także jarmark kamedulski.